Czy pamiętasz jeszcze swoje postanowienia noworoczne? Kiedy to 1 stycznia miliony Polaków obiecywało sobie samym i swoim znajomym, że w 2020 roku przestaną palić papierosy, schudną 10 kg lub zaczną realizować swoje pasje? Znakomita większość z tych obietnic przestała obowiązywać już 2 tygodnie od ich postanowienia, a większość z nas wróciła do starego życia po to, aby w kolejnego Sylwestra powtórzyć te same postanowienia, tylko po to, aby znów ponieść porażkę. Jaka jest przyczyna tego niepowodzenia? Czy istnieje sprawdzona droga do zrealizowania swoich marzeń i wprowadzenia nawyków, które definitywnie zmienią nasze życie na lepsze? Dziś chciałbym pokazać Wam książkę Macieja Wieczorka Nawyki 2.0, która może przewrócić Wasze życie do góry nogami. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Zacznijmy od początku. Niedawno wpadła mi w ręce książka Macieja Wieczorka Nawyki 2.0. Być może znacie tego pana z kanału Ekspert w Bentleyu, w którym to Maciek przeprowadza wywiady z wieloma biznesmenami i ekspertami z różnego rodzaju branż. Sam Maciej jest biznesmenem, jak również autorem kilku książek traktujących o ludzkiej psychice czy też zarządzaniu czasem. W swojej książce Nawyki 2.0 stara się on pokazać nam, jak funkcjonuje nasz mózg i w jaki sposób osiągnąć określone zachowania i cele. Link do książki znajdziecie oczywiście pod tym materiałem. Jak wspomniałem na początku tego materiału, wiele osób 1 stycznia podejmuje szlachetne skądinąd postanowienia noworoczne, które mają zmienić ich życie na lepsze. Niestety, jak sami dobrze wiecie, postanowienia noworoczne mijają nam bardzo szybko. Zazwyczaj wygląda to tak, że kiedy 1 stycznia budzimy się po nocy sylwestrowej, postanawiamy być konsekwentni w naszych postanowieniach noworocznych. Jeżeli na przykład obiecaliśmy sobie, że schudniemy w tym roku 10 kg, to już 1 dnia nowego roku nie wkładamy do naszych ust żadnego niezdrowego jedzenia i ćwiczymy na wieczór co najmniej godzinę. W drugi dzień nasza motywacja może nie jest już tak wysoka jak w nowy rok, ale nadal dzielnie walczymy o naszą zgrabną sylwetkę, z tym, że po wczorajszym dniu nasze mięśnie bolą nas, a ochota na ciasta jest już nieco większa. Niemniej jednak walczymy. Na wieczór zamiast ćwiczyć jednak całą godzinę, ćwiczymy jedynie 15 minut. Jutro damy z siebie na pewno więcej. W kolejnym dniu nasza motywacja spada jeszcze bardziej. Nie wyspaliśmy się w nocy, a w pracy koleżanka poczęstowała nas batonikiem i nawet nie wiemy, kiedy znalazł się on w naszych ustach. Na wieczór zamiast ćwiczyć oglądamy nasz ulubiony serial, ponieważ akurat wypada on w czasie naszych ćwiczeń. W kolejnych dniach zapominamy o naszych postanowieniach noworocznych i zdołowani wracamy do naszego starego życia, objadając się słodyczami i wzdychając na widok wysportowanych osób. Maciek Wieczorek opisuje w swojej książce tego typu taktykę jako taktykę Rockiego Balboa. Każdy z nas widział ten fragment filmu, w którym to sławny bokser wbiega po schodach i równie szybko osiąga sukces. Wiele osób pragnie tak samo jak Rocky osiągnąć sukces natychmiast, zapominając, że zmiana potrzebuje czasu i najzwyczajniej w świecie trwa. Niestety żyjemy w świecie natychmiastowej gratyfikacji. Ludzie nauczyli się, że przyjemność otrzymuje się szybko, a czekanie nie jest warte zachodu. W związku z tym myślą oni, że zmiany, które chcą wprowadzić w życiu, mogą zajść natychmiastowo. Rzucają się oni więc na swoje wady, które powstawały często miesiącami, a nawet latami, i chcą je pokonać w kilka dni. Tego typu taktyka się nie sprawdza. Dlatego tak wiele osób z roku na rok przepisuje swoje postanowienia noworoczne i nigdy ich nie osiąga. Spora zmiana w naszym dotychczasowym życiu włącza w naszym mózgu tak zwane ciało migdałowate, które jest odpowiedzialne za instynkt walki lub ucieczki. O ile kiedy człowiek żył jeszcze w jaskiniach, pomagał mu on w sekundzie ocenić, czy ma walczyć, czy też brać nogi za pas, o tyle w dzisiejszych czasach odpowiada on za nasze podejście do danych zmian. Jeżeli więc z dnia na dzień postanawiacie zacząć biegać na przykład 8 km codziennie, to w naszym mózgu natychmiast włącza się ciało migdałowate, które podsuwa nam logiczne argumenty na to, aby zrezygnować z tego typu działania. Kiedy więc rano postanawiamy, że dziś będziemy biegać, podczas dnia w naszym mózgu pojawiają się myśli. Rety, bieganie jest trudne. Jak bardzo będą mnie boleć mięśnie, kiedy przebiegnę ten dystans? Przecież mogę złapać kontuzję, albo się przewrócić i złamać sobie rękę. Co wtedy z pracą? A co z dziećmi? A jak zobaczą mnie znajomi, co sobie o mnie pomyślą?
A ta pogoda, jejku, dzisiaj taki wiatr, pewnie trudno będzie biegać. Zresztą, jestem zawalony robotą, a przez tą godzinę biegania mógłbym tyle zrobić. A, pobiegam jutro. Tyle, że jutro nigdy nie nadchodzi. Nasz mózg jest mistrzem w wymyślaniu wymówek i przekładaniu zadań na późniejszy termin. Tak dzieje się zawsze, kiedy chcemy w diametralny sposób zmienić dotychczasowe nawyki. Co jednak, kiedy zamiast godzinnego biegu postanowilibyście codziennie przez tydzień przebrać się w strój do biegania i przejść jedną minutę po działce lub po chodniku przed blokiem? Czy tego typu aktywność byłaby dla Was trudna do realizacji? Czy poświęcilibyście dużo energii i czasu na nią? Czy zaburzyłoby to Wasz grafik albo wystawiło na ryzyko kontuzji? Myślę, że na pewno nie. Kiedy jednak wprowadzilibyście ten nawyk, po tygodniu moglibyście zwiększyć długość spaceru do 3 minut, a później do 10, 15, a po kilku miesiącach spacerowalibyście codziennie przez godzinę. Tego typu taktyka ma bardzo wiele pozytywnych aspektów. Tak drobna zmiana nie wywoła w Was włączenia się ciała migdałowatego, ponieważ jest ona z gruntu rzeczy błaha. Po drugie, tego typu zachowanie wyrobi w nas nawyk codziennego wykonywania określonej czynności. Dzięki temu w naszym mózgu powstanie trwałe połączenie neuronowe, które będzie w automatyczny sposób kierowało naszym zachowaniem. Podobnie jak w przypadku innych automatycznych zachowań, jak mycie zębów czy też ubieranie się, wyjście na spacer stałoby się czymś naturalnym i tym samym zostałoby wcielone do części naszego dnia codziennego. Tego typu taktyka małych kroków wywodzi się z Japonii i nosi nazwę Kaizen, co oznacza dosłownie zmiany na lepsze. Japończycy zauważyli, że minimalne zmiany wprowadzane sukcesywnie na przestrzeni długiego okresu czasu przynoszą wielokrotnie większe rezultaty niż technika szybkich i dużych kroków. Kaizen jest bardzo rozległym tematem i zasługuje na osobny odcinek, który w przyszłości na pewno znajdziecie na tym kanale. W związku z tym, jeżeli tego nie zrobiliście, już teraz zasubskrybujcie ten kanał. Dziś jednak wróćmy do nawyków. Warto w tym miejscu dodać jedną ważną rzecz, na którą zresztą Maciej Wieczorek zwraca uwagę w swojej książce Nawyki 2.0. Jeżeli chcemy osiągnąć określony cel w postaci np. rzucenia papierosów, schudnięcia, poprawy relacji z bliskimi czy też rozwoju osobistego, musimy skupić się nie na tym właśnie celu, ale na wprowadzeniu odpowiednich nawyków, które spowodują zmiany w naszym życiu, które to przełożą się na osiągnięcie naszych zamierzeń. Innymi słowy, naszym celem staje się wprowadzenie odpowiednich nawyków, które doprowadzą nas do osiągnięcia pożądanego rezultatu w sposób pośredni. W związku z tym, kiedy chcemy zrzucić zbędne kilogramy, zamiast skupiać się na wskazówce wagi, powinniśmy wprowadzić do naszego życia zmiany w diecie, zacząć pić więcej wody, czy też regularnie ćwiczyć fizycznie. Wprowadzenie tych nawyków przełoży się więc pośrednio na nasze zdrowie i tym samym spadek naszej wagi. Okej. Skoro nakreśliliśmy już obraz tego, jak nawyki i nasz mózg wpływają na nasze codzienne życie, czas zajrzeć do książki Macieja Wieczorka Nawyki 2.0. Składa się ona z 10 części, w których to autor przedstawia nam wiele cennych informacji na temat zmiany naszego życia i kolejnych kroków, jakie musimy poczynić, aby wprowadzić dany nawyk do naszego codziennego grafiku. Warto w tym miejscu wspomnieć, że cała książka jest napisana bardzo lekkim piórem i czyta się ją przyjemnie. Maciek ma spore poczucie humoru, które stosuje bardzo często. Sam język autora jest prostolinijny. Mówi on krótko, ale konkretnie i nie owija w bawełnę, ale od razu przechodzi do sedna sprawy. W związku z tym muszę zasmucić wszystkich tych, którzy uwielbiają wielostronicowe epopeje, które nie wnoszą nic konkretnego. W lekturze podanych jest również wiele przykładów, które w obrazowy sposób pokazują, jak w naszym zwykłym życiu nawyki czy też określone mechanizmy funkcjonują. Sprawia to, że wiedza zawarta w nawykach 2.0 przyswajana jest bardzo szybko i łatwo. Maciek zadaje nam wiele pytań, które zmuszają nas do ruszenia naszymi szarymi komórkami i zastanowienia się nad pewnymi kwestiami. W książce autor dotyka bardzo wielu różnego rodzaju aspektów życia, pokazując, że zmiana naszych dotychczasowych nawyków może zmienić nasze życie o 180 stopni. Dowiadujemy się więc wielu ciekawych rzeczy na temat zdrowia, organizacji, czasu pracy, czy też relacji z naszymi najbliższymi. Ponadto w książce autor daje niesamowicie wiele technik zmiany naszego życia na lepsze za pomocą nawyków. Zaraz podsuwa nam nowe rozwiązania, takie jak choćby mechanizm nagród, zasadę 30 minut, czy stosowanie kalendarza nawyków. W związku z tym sami możemy wybrać, które techniki wspierające nasze działania będą się sprawdzać u nas najlepiej i tym samym jeszcze efektywniej dokonać zmian w naszym życiu.
Ponadto na łamach książki znajdziecie naprawdę sporo zadań domowych, w których to macie wypisać własne działania, jakie podejmiecie, tudzież cele, jakie chcecie osiągnąć. W związku z tym przejście przez tą książkę wymaga również od nas innej aktywności niż tylko czytanie. Autor wykazuje się dużą dozą przewidywalności, tworząc chociażby rozdział o tym, co zrobić, kiedy dany nawyk nie działa. Stworzył on również kilka case study, które krok po kroku pokazują, co musimy zrobić, aby na przykład zacząć regularnie ćwiczyć, czy też rzucić palenie. Widać, że on sam korzysta z tych rad, którymi się z nami dzieli, co popiera często przykładami z własnego życia, które kiedyś wcale nie wyglądało tak różowo. Maciek notorycznie obżerał się fast foodami, oglądał godzinami telewizję, a jego aktywność fizyczna ograniczała się jedynie do przebiegnięcia przez pasy, kiedy nadjeżdżał z naprzeciwka samochód. Po wprowadzeniu nowych nawyków stał się on najpierw wegetarianinem, a później weganem. Dla niewtajemniczonych różnica polega na tym, że ten drugi nie jada ryb i wszystkiego tego, co pochodzi od zwierząt, czyli sera, mleka itd. Ponadto Maciej codziennie biega i dba o swoją formę. W sumie to schudł on 30 kg. Ponadto stał się on lingwistą i zna kilkanaście języków obcych. Nie ogląda on już telewizji i stroni od social mediów, no chyba że akurat publikuje nowy odcinek Eksperta w Bentleyu. Jak widzicie, jest on żywym przykładem na to, że zmiana nawyków może zmienić nasze życie. Jak widać, gołym okiem jest on praktykiem, który najpierw testuje, co działa, a następnie dzieli się swoją wiedzą z innymi. Sam znalazłem bardzo wiele ciekawych informacji, które dały mi sporo wiedzy i przyczynią się do polepszenia mojego życia. Podsumowując, dziś dowiedzieliśmy się naprawdę sporo na temat tego, jak skutecznie zmienić nasze życie. Nauczyliśmy się, jak działa nasz mózg i w jaki sposób możemy wprowadzić nawyki, które wpłyną na zmianę naszego życia. Ponadto dowiedzieliśmy się, co zawiera książka Macieja Wieczorka Nawyki 2.0 i w jaki sposób może ona zmienić nasze życie na lepsze. Polecam Wam serdecznie książkę Nawyki 2.0, ponieważ myślę, że daje ona sporo wartości i o ile tylko my sami zechcemy zmienić nasze życie, na pewno lektura tej książki pomoże Wam w osiągnięciu Waszych celów. Link do miejsca, w którym możecie zakupić tą książkę, znajdziecie pod tym wideo. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ten materiał dał Wam wiele wartości. Jeżeli chcielibyście, abym zrecenzował dla Was inne książki biznesowe, zostawcie komentarz pod tym wideo. Zróbcie to samo, jeżeli chcielibyście więcej tego typu kontentu na tym kanale. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.